Dni Nowych Technologii w Edukacji – Warsztaty Informatyczne. 29 kwietnia uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wielu warsztatach. Między innymi w warsztatach programowania gier 3D w środowisku kodu Game Lab. Uczniowie poznawali nowe środowisko informatyczne i tworzyli gry. W odkrywaniu tajników kodu Game Lab nauczyciela wspierali nasi szkoleniowcy Ewa i Bartłomiej z klasy 8. Oto projekty stworzone podczas warsztatów. Wiktor, opowiedz o swojej grze. Gra autowa, gdzie się zbiera punkty. Trzeba przejechać całą trasę. Taka polega na ściganiu się z przeciwnikiem. Kto dojedzie do zamku, ten wygrywa, swoje takie minimalne przeszkody. Tak naprawdę, jeśli wygra z nami drugi ten robot, to wtedy my przegrywamy, a jeśli my wygramy, to wygrywamy. Dojedziemy do zamku oczywiście. No to zagrajmy. Jeszcze raz. Mamy dwie postacie. Tak, mamy dwie postacie, które jadą. Są, jedna jest niebieski, drugi zielony. Gabryś, opowiedz o swojej grze. Gra polega na tym, żeby dojechać do mety przed robocikiem czarnym. Magda, opowiedz o swojej pracy. Gra polega na dojściu czarnym robotem do celu. Tą ścieżką, nie można wyjść poza tą ścieżkę. Trzeba po prostu dotrzeć tam szybciej niż robot. Patrycja opowie nam, jak tworzy grę. Tak, tutaj mam teraz programowanie. Programujemy roboty, żeby doszły do celu. Tak? To się tak klika. Program. I tutaj mamy skrypt taki, że można sobie chodzić, ruch. I kiedy zderzy się z jabłkiem, to właśnie gra się zakończy. I tak każdego właśnie robocika programujemy. Na imię Patrycja i teraz przedstawię moją grę. Polega ona na dotarciu przeciwnika do mety i kiedy dotknie zamku, wygrywa. Bardzo szybko osiągnęliśmy cel. Gra Marcela. Warsztaty Scriptive Genieli z udziałem mistrzyni projektów w tym środowisku Magdaleny. Uczennicy klasy 8. Przeciągać w odpowiednie miejsca. W tym przypadku trzeba uprzywilejować państwa od największej powierzchni do najmniejszej, czyli po prostu na pierwsze miejsce przeciągamy i klikamy przycisk. Jeżeli jest dobrze, to staje. Jeżeli zrobimy źle, to po prostu musimy rozpocząć od nowa. Wykonane zadanie poprawnie, to możemy skupować to z elementem, który na przykład przeniesie nas do kolejnego zadania. Wygląda to w ten sposób, że mamy tutaj najważniejszy element tej gry, czyli funkcję D&D. Trzeba dać przycisk jeszcze, żeby było poprawnie. No i tutaj mamy zgrupowane, mamy 5 zgrupowanych obiektów z celami. Po prostu trzeba zgrupować ten napis w tym przypadku z tym prostokątem, do którego on ma trafić. Jeżeli napis trafi na ten prostokąt, to i wszystkie trafią tak, jak klikniemy sprawdź, to wtedy zgrupowane z tym elementem. On się pojawi i możemy przejść do kolejnego zadania, albo może się pojawić napis, gratulacje.
Teraz zaprezentuję skrypt, który nazywa się Memory, czyli po prostu ćwiczenie pamięci. Polega on na tym, że odkrywamy kartę i jeżeli odpowiedź pasuje, no to po prostu kartę nam znika. Musimy pasować tutaj odpowiednie działanie do wyniku. Czyli na przykład mamy 2 lub drugie, czyli szukamy liczby 4. Jeżeli odpowiedź jest błędna, to wyświetla nam się taki gif. Dobrze, to teraz zobaczmy, jak to wygląda od strony montażu. Dobrze, od strony montażu wygląda w ten sposób, że musimy umieścić ten skrypt, który tak naprawdę zapewnia działanie całej gry. Mamy tutaj również takie skrypowania z liczbami po prostu. Trzeba zbudować specjalne właśnie te obrazki, takie prostokąta z paskami, żeby po prostu skrytować. Kartę, która zakrywa nam te liczby, musimy ją skrytować z przyciskiem. I musimy jeszcze dać przycisk. Znaczy, ten przycisk jest opcjonalny, ale warto było umieścić tu coś, żeby po prostu gra była ciekawsza. I jeżeli dobrze wykonałam zadanie, to wyświetla nam się taki gif z Manchesteru, a jeżeli popełnimy błąd, no to wyświetla nam się taki gif z Manchesteru. O skryptach z Jenia nie opowiadałam. Warsztaty grafiki komputerowej.